chcecie w tym odcinku krótki przegląd cech i korzyści, a także moich przemyśleń na temat tego, jak sprawują się te ostatnie maszyny od DJI. Dzisiaj nie mówimy o dronach dużych, czyli nie mówimy o serii Mavic 3, nie mówimy też o R2S. Co ciekawe, ostatnie wiadomości mówią o tym, że R2S otrzyma klasę C1. To jest super wiadomość, dlatego że w tym momencie będziemy mieli naprawdę możliwości, jeżeli chodzi o wybór. Będzie 20-megapikselowa matryca dodatkowo. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, którego drona warto kupić, dlatego że kasa też jest ważna i to, co możemy z danej maszyny wyciągnąć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, o czym chciałem powiedzieć. To jest hit, który ukazał się już ponad rok temu. Fantastyczny dron, który daje radę w wielu scenariuszach i w wielu przypadkach Ci wystarczy. Kiedy Ci wystarczy ten dronik? Jeżeli przede wszystkim latasz faktycznie w bezpośrednim zasięgu wzroku, nie potrzebujesz bić rekordów dystansu, zasięgu i kiedy funkcjonalność tej aparatury DJI RC pierwszej będzie dla Ciebie wystarczająca. Czyli głównie nie zmieniasz często ustawień podczas sesji, normalnie obsługujesz drona, czyli podchodzisz, ustawiasz sobie podstawowe parametry i robisz sesję czy parę zdjęć, to wszystko. Wiadomo, że procesor jest starszy w tej aparaturze dla Mini 3 Pro. Wiadomo, że ma troszkę słabszy zasięg. Wiadomo też, że mamy dwa profile kolorystyczne, takie jak normalny i Disney-like. Dużo osób sobie świetnie radzi z profilem Disney-like. Ostatnio jeden z naszych kolegów z teamu 250 gramów szczęścia, Marcin Pietraszko, opublikował film, gdzie pokazuje color grading, gdzie pokazuje efekty gradingu właśnie z miniacza 3 Pro i to wygląda kozacko. I ten dron nadal daje radę. Uważam, że dla wielu osób nie warto przepłacać, jeżeli chodzi o zakup nowszej maszyny, takiej jak na przykład R3 czy Mini 4 Pro, bo te drony możesz kupić używane w dobrym stanie. Jeżeli znajdziesz taką maszynę, to będziesz nawet około 2000 do przodu w porównaniu do na przykład Miniaka 4 Pro, nie? Dzisiaj sobie założymy filterki Freewella. Dostałem ostatnio cały duży pakiet, jeżeli chodzi o Mini 4 Pro. Są tutaj filtry zarówno szare, jak i polaryzacyjne. Także long exposure i mamy tutaj też filtry specjalne, na przykład nocny, polaryzacyjny tylko, albo mist, czyli mgiełka. Jest trochę ciekawych opcji. Podobnie jeżeli chodzi o Era 3. Jeżeli ktoś ma ochotę, link zostawię w komentarzu czy w opisie pod filmem. Zastosujemy sobie filterek ND32. Wydawało mi się, że 16 wystarczy, ale jednak jest to bardzo jasny obiektyw. On ma tutaj znacznik, to jest ND32 z polaryzacją. Będziemy filmowali teraz pole kukurydzy, dlatego że mamy tam spore straty i trzeba zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o całość. Wczoraj rozmawiałem z panem i faktycznie bardzo mocne spustoszenie mają. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. Let's go! Tutaj, kiedy bym kupił tą maszynę? Przede wszystkim, jeżeli mieszkam czy operuję w takim terenie, gdzie zasięg ma niebagatelne znaczenie, to znaczy na przykład mamy teren mocno zurbanizowany, jest sporo interferencji, ta aparatura daje radę. I też jeżeli wykonujesz sesje bardzo mocno zróżnicowane, gdzie często sięgasz po zmiany trybów, ustawień, zmieniasz sobie parametry, to faktycznie ten procesor jest bardziej responsywny, no i zasięg to jest to. Jeżeli chodzi o obstacle avoidance, czyli omnidirectional, 360 stopni unikanie przeszkód, to jest sprawa głównie dla początkujących, ale trzeba pamiętać, że sondy pracują głównie, one mają około 70% skuteczności. Czyli to nie jest tak, że one zadziałają zawsze. One zadziałają w określonych warunkach, jak jest dobre oświetlenie, kiedy nie masz kontrastowych właśnie obiektów, czy światła mocno kontrastowego, warunków. I też jeżeli nie masz małych przeszkód, takich jak pojedyncze gałązki bez liści, albo na przykład
linie teletechniczne, bo to w tym momencie i tak nie zadziała, więc trzeba mieć tego świadomość. No i profile kolorystyczne. Jeżeli na co dzień operujesz takimi terminami jak D-Lock, Color Grading, tak, czy korekcja kolorów, czy LUT, czy podobne rzeczy, w tym momencie faktycznie, jeżeli wyciągasz mocniej z cieni, jeżeli kolorujesz na przykład w DaVinci Resolve, czy w podobnych programach takich jak Premiere Pro czy Final Cut Pro, w tym momencie ten dron da Ci więcej. Oczywiście ten profil kolorystyczny D-Lock to jest absolutna petarda, ale nie dla wszystkich jest on potrzebny, bo na przykład ja wczoraj opublikowałem porównanie, byłem ciekawy opinii, dużo osób powiedziało, że z tego drona o poranku ciekawsze były ujęcia, jeżeli chodzi o profil normalny, dlatego że były bardziej kontrastowe, tak? Te cienie były ciemniejsze, wyraźniej się to zaznaczało, jeżeli chodzi o na obrazku. I postprodukcja, w zależności od tego, co lubimy, bo to jest kwestia gustu, ale też tego, czy mamy czas, zasoby, czy mamy kwalifikacje do tego, i tak to wygląda. W poprzednim roku spędziłem bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o Miniature 3 Pro. Nagrałem warsztat online krok po kroku, gdzie pokazuję całą funkcjonalność od pudełka po prace kreatywne. Omawiam tam m.in. studium przypadku, czyli tworzenie krótkiego filmu od A do Z. Tak samo w przypadku Mini 4 Pro. Otwieram teraz przedsprzedaż i rezerwację warsztatu dotyczącego eksploatacji tego malucha i będę z nim spędzał dość sporo czasu. Myślę, że to jest fajna sprawa, warto poświęcić mu naprawdę dużo energii, czasu, bo to jest też kapitalny model, dużo potrafi. Oprócz tych cech, o których powiedziałem, czyli zasięg, profile kolorystyczne, omnidirectional obstacle avoidance, czyli unikanie przeszkód 360, mamy też na pewno inteligentne tryby, takie jak na przykład Active Track 360. To jest fajna sprawa, ale ona nie jest stosowana często, trzeba być świadomym. Jeżeli na przykład nagrywasz samochody cały czas, pracujesz dla salonu samochodowego, owszem, śledzenie w takiej postaci będzie przydatne, ale bądź świadomy, że większość ujęć wykonuje się, zwykle ludzie wykonują zdjęcia, mało filmuje, stosowane są też często quickshoty i to wszystko zrobisz każdym z tych nowych modeli dronów. Oczywiście jak zagłębisz się mocniej w wybór drona, może się okazać, że będziesz myślał bardzo perspektywicznie, na przykład w perspektywie dwóch następnych lat i okaże się, że ta maszyna jest jednak godna tego, żeby dopłacić, tak, odpowiednią kwotę, bo to są już no, 2000 powiedzmy, czy 2,5, więc to jest spora wartość, jeżeli chodzi o dopłatę, ale tutaj uzyskujesz już zupełnie inne parametry lotu, bo ten akumulator jest mocny, to jest 4S. Versus 2S, czyli dwa razy wyższe napięcie. Pojemność akumulatora też jest, czas lotu długi, pewny w powietrzu, bardzo mocne silniki, no i podwójna kamera, czyli dwa obiektywy, ekwiwalent 24 i 70 mm. To wszystko za oczywiście odpowiednią cenę. Więc w wyborze dronów jest tak, że płacimy zwykle za to, co otrzymujemy i nie bez powodu pozostaje to, że ceny dronów się tak różnią. Natomiast w przypadku Miniature 3 Pro ja bym go w tym filmie obronił ze względu na to, że jest bardzo duża podaż używanych dronów. I jeżeli wchodzisz w tej chwili w świat dronów, może się okazać, że to jest idealny model dla początkującego, bo próg wejścia nie jest tak wysoki jak w tych nowych modelach Mini 4 Pro czy R3, a jednocześnie doświadczasz praktycznie takich samych doświadczeń. One różnią się w sposób znikomy. Wiadomo, że mamy O3, jeżeli chodzi o transmisję i parę takich ograniczeń, ale to nie jest taka przepaść, żeby płacić około 2000 więcej za nowe Mini 4 Pro w stosunku do Mini 3 Pro używanego w bardzo dobrym stanie, który nie był latany. Pamiętaj, żeby odebrać najlepiej bezpośrednio. I słuchajcie, to są takie przemyślenia na bazie tych pytań, które otrzymuję, bo bardzo dużo osób w tej chwili ma kłopot z wyborem, nie wiedzą tak naprawdę, co zrobić. Trzeba pamiętać o tym, że drona kupuje się też na jakieś 2-3 lata. Zwykle, jeżeli tą pasję traktujesz poważnie, chcesz się rozwinąć w niej, to faktycznie 2-3 lata to jest ten okres inwestycji. Więc jeżeli myślisz poważnie o inwestycji i wejściu w to hobby, to ja bym
powiedział, że R3 będzie najlepszym modelem, ale wszystko jest bardzo subiektywne. Ten film ma na celu pokazanie Ci takiego szerszego postrzegania, szerszego horyzontu, bo nie ma dobrych czy słabych modeli. Tak naprawdę my powinniśmy zainwestować w siebie. Zawsze to powtarzałem, bo wiedza i inwestycja w siebie się nie zdewaluuje, czyli ona nie traci tak wartości, jak sprzęt, za który płacimy dzisiaj na przykład 5, a już za rok będzie wart tylko 3. I słuchajcie, to są te przemyślenia. Zapraszam oczywiście do korzystania z moich darmowych i warsztatów premium. Mam kapitalne opracowania. Między innymi jest to opracowanie bestsellerowe z zakresu miniacza 3 Pro. W tej chwili pracuję nad 4 i otwieram już zapisy, przedsprzedaż i rezerwację miejsc. Ale też ostatnio pracowałem przez ponad miesiąc nad przewodnikiem dotyczącym R3. Jest to kapitalna maszyna i warto zajrzeć. Jeżeli zdecydujesz się na tego drona, to koniecznie skorzystaj z tego przewodnika, bo on pokaże Ci krok po kroku, jak wykorzystać jego pełną funkcjonalność od pudełka aż po prace kreatywne. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Obejrzymy sobie jeszcze trochę ujęć, a ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.